Dzień dobry, kochani. Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, ten czas naprawdę tak leci, ale upolowałam dzisiaj takiego pięknego kalafiora i postanowiłam też trochę z podpowiedzią koleżanek zrobić kolejny przepis z naszego dostępu do platformy, z naszego Cookidu. Słuchajcie, oczywiście muszę Wam wspomnieć o nowej promocji, bo nie wiem, czy słyszeliście, do wyczerpania zapasów, ale jeszcze jest. Możecie otrzymać taki wspaniały odkurzacz. Słuchajcie, on się przydaje nie tylko w kuchni do odkurzenia tutaj, jeżeli coś gotujecie i się wysypie, ale też do samochodu, do kamperów, do przyczep. Naprawdę jest doskonały, poręczny, taki ładowany na baterię, nie trzeba nie wiadomo gdzie tam go nosić i tak nie jest ciężki. Także możecie go dostać w prezencie. Do tego voucher na 250 zł do wykorzystania w sklepie forwerkowym, czyli możecie sobie kupić akcesoria na przykład do Thermomixa. No i co? I mamy w tym momencie jeszcze raty 0%, także słuchajcie, naprawdę kusząca oferta. Prezenty, raty, bierzcie, korzystajcie z tego. No a ja teraz korzystam z przepisów na zapiekankę z kalafiora. Nie wiem, czy robiliście. Ja okazało się, że jeszcze nie robiłam, a to jest naprawdę bardzo szybki, może nie aż taki szybki, ale bardzo fajny przepis. I zaczynamy od tego, że do naczynia miksującego wrzucamy, oła, ale bym sobie obcięła palca, 200 gramów sera, gruyere, czy tam jak to się nazywa, jak to się wymawia, więc mnie poprawcie, albo po prostu sera żółtego pokrojonego na kawałki. Także tutaj możecie dać, bo ten ser ma naprawdę taki wyjątkowy smak, albo po prostu taki zwykły żółty ser, jaki macie w domu. Dobra, mamy 200 gramów, dobra, damy więcej, no i musimy to zmiksować. Ja w międzyczasie sobie zmiksuję ząbkami swoimi też kawałeczek, żeby nie było. I tu mamy 8 sekund, obroty 7, czyli miksowanie sera i od razu degustacja. Ser już jest zmielony, zdegustowany, nawet jest dobry. Słuchajcie, odkładamy nasz ser do innego, do jakiegoś tam naczynia. I zajmujemy się kalafiorem. Znaczy ja już częściowo się tu nim zajęłam, bo już w międzyczasie go umyłam i troszeczkę podzieliłam na mniejsze te, ale teraz jeszcze, jak patrzycie w przepisach, zerkajcie sobie w te wskazówki tam na samym dole, bo tutaj można troszkę zrobić więcej kalorii, taki bardziej syty ten posiłek, ale tak, wlewamy 500 gramów wody, już Wam mówię, co to będzie się działo? Wlewamy 500 gramów wody, tak? Zobaczymy, czy trafiłam. No jest 600, dobra, może być. Dalej. I tu możemy zrobić kalafiora, ale ja Wam zaraz coś pokażę, tylko jeszcze muszę wyciągnąć dwie rzeczy, bo właśnie koszyczek mam, ale nie wyjąłam waromy. Dobra, już wszystko mam gotowe. Słuchajcie, w przepisie jest, że teraz nakładamy waromę, ale ja sobie dodam ten krok. Wykorzystam koszyczek, do niego włożę sobie 4 jajka. Możecie włożyć 4, możecie włożyć więcej. Ja tak sobie wymyślałam, że część zrobię bez jajek, część z jajkami, ale wkładamy koszyczek z jajkami. Na to zakładamy oczywiście pokrywę. Na pokrywę zakładamy naszą waromę. I tutaj mamy 1000 gramów różyczek kalafiora. Kalafiora lepiej sobie podzielcie na takie mniejsze, to jest taka większa szansa, że się zrobi. Także ja sobie tu, widzicie, jeszcze podzielę tego kalafiora, 1000 gramów. I co? Zamykamy naszą przystawkę waromę i to będzie się robiło 25 minut, waroma, obroty 1. Ale jeśli wykorzystujecie jajka, jajka w koszyczku są, to po 15 minutach je wyciągnijcie. Czyli najlepiej sobie nastawić 15 minut, waroma, obroty 1, wyciągamy jajka i dalej kalafior jeszcze robimy na parze jakieś no 10 minut, tak? Także zapamiętajcie, jeśli z jajkami, to pierwsze 15 minut, potem dokładamy czas, żeby w sumie wynosił 25, a jeżeli bez jajek, no to 25. Dobra, ja sobie tu ogarnę kalafiora, ugotuję go i zaraz do Was wracam. No i tak, jajka ugotowane, obrane, kalafior ugotowany, teraz lecimy dalej. Ja przygotowałam tak, w przepisie jest kamionka Betty, zdaje się, ja oczywiście wykorzystałam to, co mam pod ręką. Fajnie jest mieć taką kamionkę,
ale ja już swoje nie mam, bo oddałam. Także nieraz mam, wy jesteście tacy fajni, ale jak się nieraz na coś uprzecie, to muszę oddawać swoje rzeczy, ale dobra, podzielę się z wami. Dobra, rozgrzałam już sobie, rozgrzewam sobie piekarnik. Piekarnik rozgrzewam na funkcji grill, jeśli nie macie takiej funkcji, to rozgrzewamy też na 200 stopni. Dobra, wylać trzeba tą wodę po kalafiorze, zdaje się, poczekajcie, żeby nie było. Tak, opróżnić naczynie miksujące. Wylewamy wodę, tylko pamiętajcie, gorąca. Dobra. I teraz tak, tu wszystko paruje. O, dobra, na razie damy to tak, bo kalafior chwilowo niech sobie stygnie, a ja sypię tak, 50 gramów mąki. Do naczynia wsypać 50 gramów mąki, tak? No, jeszcze trochę. O, widzicie? Tak się sypie, ale chciałam wam przy okazji pokazać, jak właśnie działa ten nasz odkurzacz. Patrzcie, jaka cudowna sprawa. Pyk i mąka jest pozbierana. Także takie cudo możecie mieć, właśnie możecie takie cudo mieć. Dobra, ja się tutaj skupiam na odkurzaczu, a tu dalej. Lecimy dalej, 40 gramów masła. On naprawdę bardzo fajnie odkurza, także jeśli jeszcze go nie macie i nie macie Thermomixa, to macie okazję. 40 gramów masła, piekarnik się, słyszę, rozgrzewa. Dobra, jeszcze troszkę. Jest. Do tego 500 gramów mleko. No bo to będzie zapiekanka, czyli musimy zrobić jakiś taki sosik do tego, prawda? Jeszcze troszkę. Dobra, mamy to. I do tego tak, oczywiście przyprawy. Pół łyżeczki soli. Do tego dwie szczypty pieprzu. Ja mam tu pieprz biały, znaczy w przepisie jest biały, ale ja tu sobie dodam, bo ja mam taki właśnie pieprz z kolendrą teraz. Coś wspaniałego, powiem wam, tak pięknie pachną te wszystkie potrawy z tą przyprawą. No i teraz mamy tak, 7 minut, 90 stopni, obroty 2. Ja już tu sobie sprzątam, piekarnik się rozgrzewa, na 200 stopni, także będziemy już tak naprawdę za chwilę to wszystko zapiekać i sobie degustować. Dobra, sosik nam już się robi, piekarnik się grzeje, teraz to możecie dać jedną, dwie szczypty gałki muszkatołowej mielonej opcjonalnie, czyli wiecie jak to u mnie jest, ja nie dam. No i teraz, ściągamy pokrywę, więc starujemy. Tutaj dodajemy 70 gramów sera, tego, którego rozdrobniliśmy wcześniej, ale tylko 70, dobra, jest 70, co tu dalej? No i zakładamy miarkę z pokrywą, jeszcze chwilę mieszamy, bo dosłownie 5 sekund, obroty 5, no i zapewne słyszycie, to już jest gotowe i teraz tak, normalnie tu w przepisie teraz doprawić solą pieprzem, widzicie, akurat mój piekarnik już się zagrzał. Układamy właśnie kalafiora w żaroodpornym naczyniu lub naczyniu kamienkowym do zapiekania Betty. Kalafiora polewamy sosem, ale właśnie ja ugotowałam po to te jajka, żeby właśnie dodać jeszcze że tak powiem kalorii, żeby to było nie tylko same warzywa, ale i jajeczka. Tu możecie naprawdę dołożyć też szynkę. No nie wiem, co tam możecie jeszcze posypać, to jakimś szczypiorkiem, pietruszką, żeby to takie miało właśnie więcej wartości, żeby to był jeden posiłek zapiekany. O, tak. Doprawiamy to do smaku, tylko teraz trzeba najpierw spróbować, jak to smakuje. Jaki fajny sosik, zobaczcie, jaki gęsty sos powstał, tylko jest mega gorący. Rewelacja. Dobra, piekarniku, już jestem gotowa. Także polewamy tego naszego kalafiora. Zobacz, jak to będzie pięknie wyglądało. Znaczy wygląda to na razie zalane sosem. Gdzie ta moja kopystka? O, jest kopystka. No i na to, co musimy oczywiście posypać jeszcze naszą resztką sera, który został. I zapiekamy. Słuchajcie, zapiekamy to naprawdę niezbyt długo.
dlatego że tylko 10 minut. Także posypuję serem do piekarnika, jeśli macie funkcję grilla, to z funkcją grilla, jeśli nie, to jak już zobaczycie, że ser się zarumienił, to też już znaczy, że będzie dobrze. Czyli co? Widzimy się za jakieś, no dobra, 15 minut, dlatego że musi to mi troszeczkę ostygnąć, żebym się nie poparzyła. No to co? Lecę do piekarnika. Kalafior gotowy, słuchajcie. Ten ser jest naprawdę tak ciągnący. Teraz nie mam wam jak z bliska pokazać, dlatego że jest mega gorąca taka mięka. Zobaczcie, ten sos naprawdę jest super. No i to jajko, tak? Dołożyłam jajko, zapiekłam sobie kalafiora. Zobaczcie, takie... Nie wiem jak... Znaczy wiem, już wiem jak to smakuje, bo mi koleżanki dały spróbować. Także ja byłam zachwycona tym daniem i mówię, ja do tego dołożyłam sobie jajko, możecie sobie to posypać teraz na przykład tym cukrem. Szczypiorkiem, żeby też uzyskać jakiś kolor. No i próbujemy. Powiem wam tak, lepiej smakuje niż w bułce tartej, co ja uwielbiam kalafior z bułką tartą, ale ten przepis jest od wiele lepszy. Także polecam wam z całego serca przepis na zapiekankę z kalafiora. Miłego dzionka wam życzę, buziaczki, pa, pa.